Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Witam Cię bardzo gorąco na kanale Akademia Wychowania. Na konsultacjach, których Wam udzielam, bardzo często pytacie mnie, co zrobić w momencie, kiedy dziecko nie chce się uczyć? Co robić, kiedy przynosi ze szkoły same jedynki? Co robić, kiedy chodzi do tej szkoły bardzo niechętnie, wręcz na siłę? Tak, tego typu problemy mają naprawdę jedno bardzo dobre rozwiązanie. Trzeba nauczyć dziecko, w jaki sposób ma uczyć się efektywnie, w jaki sposób ma uczyć się mądrze. Niestety szkoła nie przekazuje tego typu wiedzy. Większość ludzi uczy się w taki sposób, że wielokrotnie powtarzają jakiś materiał. To znaczy wychodzą niejako z założenia, że jeśli powiedzmy przeczytam jakąś książkę 10 razy, to na pewno do końca życia będę pamiętać wszystkie najważniejsze informacje, które w tej książce są zawarte. Absolutnie nie funkcjonuje to w taki sposób. Psychologowie już na wiele sposobów udowodnili, że żeby naprawdę w sposób łatwy i trwały przyswoić sobie jakiś nowy materiał, trzeba go aktywnie przetworzyć w swojej głowie. Takie przeczytanie jakiejś książki czy rozdziału kilkukrotnie niestety nie ma nic wspólnego z aktywnym przetwarzaniem. I metoda, którą ja dzisiaj chcę Ci polecić, chcę Cię również oczywiście zachęcić do tego, żebyś przekazała czy przekazał tą metodę swojemu dziecku, polega na tym, że Twój smyk niejako musi wejść w rolę nauczyciela. To znaczy, kiedy sam się uczy, no właśnie, jakiegoś tam materiału, to musi komuś go wytłumaczyć. Wejść w skórę nauczyciela, znaleźć sobie jakiegoś ucznia i temu uczniowi po prostu tłumaczyć, o co chodzi. Tym uczniem może być kolega czy koleżanka z klasy. Ty możesz wejść w rolę ucznia. Twoje dziecko tak naprawdę może nawet tłumaczyć to jakiemuś swojemu pluszowemu misiowi. Nie ma to większego znaczenia. Tak, i musisz po pierwsze uprzedzić swoje dziecko przed tym, żeby ono pewnie pojawi się w jego głowie takie jakby ograniczenie, to znaczy, no jak mam komuś coś tłumaczyć, skoro ja sam dopiero się czegoś uczę, jeszcze ta moja wiedza tutaj jest niedoskonała, nie do końca to wszystko rozumiem. Nie ma to najmniejszego znaczenia i tak należy skorzystać z tej metody, no bo właśnie dzięki temu, że dziecko tak zrobi, znajdzie wiele luk w swoim rozumowaniu. Jeśli właśnie pojawi się jakieś pytanie, znajdzie na nie odpowiedź i to dużo łatwiej po prostu zapadnie mu w pamięć, niż takie właśnie suche czytanie, przekładanie jakichś tam kartek w książce. Tak? Jeżeli właśnie Twoje dziecko znajdzie sobie takiego partnera do nauki, bądź Ty będziesz się tak uczyć ze swoim dzieckiem, no to super, jeśli za chwilę zamienicie się rolami, tak? To znaczy niech Twoje dziecko wytłumaczy Ci jakiś temat na tyle, na ile potrafi. Ty oczywiście zadawaj wtedy jakieś pytania. Tutaj jest coś dość ważne, żeby niejako wyjść z założenia, że ta osoba, której się coś tłumaczy, nie ma o tym absolutnie zielonego pojęcia, nie wie nic. To tłumaczenie ma następować totalnie od zera. Więc Ty musisz wejść w rolę właśnie takiej osoby, która nie ma o czymś zielonego pojęcia, no i zadawać właśnie jakieś takie pytania, no właśnie, które zadałaby osoba, która nic o tym nie wie, jest bardzo ciekawa, bardzo chce się dowiedzieć czegoś więcej. Jest to bardzo, bardzo, bardzo efektywny sposób na naukę. Tak naprawdę właśnie, nawet jeżeli nie ma się jakiegoś takiego partnera, z którym można uczyć się w ten sposób, tak jak wspomniałem na początku, Twoje dziecko może wyobrazić sobie, że ma jakiegoś takiego ucznia, jakiś pluszowy miś może wejść w tą rolę i po prostu właśnie, no to jest praca na wyobraźni. Dziecko musi tutaj wyobrazić sobie, że tłumaczy to żywej osobie, tak, i postarać się wyłapać jakieś wszystkie takie niuanse czy zawiłości, no, które się tutaj krótko mówiąc pojawią. Tak naprawdę jako ciekawostkę zdradzę Ci, że w środowisku programistów to jest bardzo popularna metoda. Często kiedy programista napisze jakiś kod i on po prostu nie działa, a nie wie gdzie popełnił błąd, no to stawia przed monitorem gumową kaczuszkę i linijka po linijce tłumaczy ten kod tej gumowej kaczuszce, czyli mówi tak, że ten fragment odpowiada za to i efekt powinien być taki albo inny, aż wreszcie odnajduje właśnie błąd, który został popełniony, no dzięki temu, że cała sprawa została w taki sposób uproszczona, że ten programista zaczął tej swojej kaczuszce tłumaczyć, o co tam tak naprawdę chodzi. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do tego, żeby wziąć udział w całkowicie darmowym szkoleniu przez internet, które poprowadzę już jutro, punktualnie o godzinie 20. Będę na nim opowiadał, w jaki sposób pobudzić kreatywność dziecka, jakie są w ogóle zabawy, które tą kreatywność rozwijają. Przestrzegać się także przed tym, w jaki sposób niestety, ale rodzice ograniczają kreatywne myślenie swojego dziecka.
I druga rzecz, której dowiesz się na tym szkoleniu, powiem Ci, w jaki sposób rozwinąć koncentrację dziecka. Czyli co robić, żeby Twój smyk potrafił się skoncentrować na coraz dłużej, a nie na coraz krócej. Bo niestety tak to teraz wygląda, że zdolność ludzi do koncentracji tak naprawdę nie rośnie, a spada. To znaczy z każdym rokiem wszyscy ludzie, niezależnie czy mówimy tutaj o dzieciach, czy osobach dorosłych, są w stanie skupić swoją uwagę na coraz krócej. I znowu powiem Ci, w jaki sposób możesz trenować ze swoim dzieckiem tą koncentrację, a także przestrzegę Cię przed wieloma błędami, które popełniają rodzice, które właśnie sprawiają, że oni wręcz przeszkadzają tym swoim dzieciom w nauczeniu się, jak koncentrować się na coraz dłużej. Jeśli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, które odbędzie się, przypominam, już dzisiaj o godzinie 20, zarejestruj się poprzez formularz, który znajduje się w pierwszym przypiętym pod tym filmem komentarzu. Jeżeli podoba Ci się to, co mówię, jeżeli chcesz, żebym robił dla Ciebie więcej tego typu filmów, jeśli chcesz poznać inne metody na skuteczną, efektywną i szybką naukę, które możesz potem przekazać swojemu dziecku, tak żeby nie miało one najmniejszych problemów ze szkołą, napisz koniecznie jakiś komentarz pod tym filmem. Kliknij lajka, kliknij łapkę w górę, udostępnij ten materiał. Jeżeli wykonasz wszystkie bądź którąkolwiek z tych czynności, wtedy algorytmy YouTube'a wyświetlą mój film znacznie większej ilości rodziców, a mi na tym bardzo zależy. W ten sposób właśnie uda mi się podzielić tą wiedzą ze znacznie większą liczbą rodziców, a bardzo, bardzo, bardzo mi na tym zależy. Jeżeli potrzebujesz mojej osobistej pomocy, jeśli chcesz umówić się na konsultacje przez telefon albo Skype'a, bądź jeśli chcesz, żebym przyjechał do Ciebie do domu na 5 dni i krok po kroku wytłumaczył Ci, jak rozwiązać wszystkie Twoje problemy wychowawcze, wtedy wejdź na stronę akademiawychowania.com, dowiesz się tam wszystkiego, czego dowiedzieć się musisz o tej mojej pomocy. Dziękuję Ci za wysłuchanie mnie dzisiaj. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!